Nazywam się Jerzy Miszke, z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, bo tak się wykształciłem. Po urodzeniu w Krakowie zostałem przewieziony przez matkę do Borysławia, czyli na dzisiejszą Ukrainę, gdzie mój ojciec pracował w przemyśle naftowym. No, wojna wybuchła, przyjechaliśmy przez Lwów do Krakowa, na stronę niemiecką. To zupełnie inna historia oczywiście. Potem mieszkaliśmy w Krośnie nad Wisłokiem, potem w Grabownicy, w Brzozowie zacząłem chodzić do gimnazjum. Tu trzeba zauważyć, że byłem pierwszym rocznikiem powojennym, który szedł normalną drogą. To znaczy zacząłem w wieku 12 lat chodzić do gimnazjum, a jak przenieśliśmy się w 1946 do Krakowa, no to poszedłem już do pierwszego liceum Świętej Anny imienia Bartłomieja Nowodworskiego. Dzisiaj ta Święta Anna znikła gdzieś z nazwy, został tylko Bartłomiej Nowodworski, ale w ten czas to się mówiło, że gdzie chodzisz do Anny. I tam zdałem maturę, przyszedłem na akademię. I tutaj z tym wyborem akademii był pewien taki, tak powiem, rodzinny problem, ponieważ w tym czasie były dwa... Znaczy decyzja w ogóle pojawiła się taka, że muszę zostać inżynierem, bo nie będę miał z czego żyć, jak ujął to ojciec, kiedy zdawałem po małej maturze, czyli po czwartej klasie, do technikum mechanicznego tu na Alejach i oblałem precyzyjnie dwa egzaminy wstępne, polskiego pisemny i ustny, co było o tyle komiczne, że na końcu swojej kariery żyłem z pisania. A w ten czas właśnie oblałem te dwa egzaminy, przyszedłem do domu i ojciec powiedział: słuchaj, nie ma rady, w tej sytuacji będziesz musiał zostać inżynierem, bo nie będziesz miał z czego żyć. No jeżeli miałem zostać inżynierem, no to były dwa, i to mechanikiem, bo tu była kwestia, czy elektryk, czy mechanik. Chodziło o to, żeby ten zawód był możliwie uniwersalny. W ten czas była taka opinia, że inżynier mechanik to właściwie jest takim omnibusem, może pracować absolutnie wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie jest potrzebny. Można było pójść na Politechnikę, na tak zwany Wydział Komunikacji, który miał bardzo dobrą opinię. No albo na Akademię Górniczą. Wybrana została po krótkiej dyskusji Akademia Górnicza z prostej przyczyny. Otóż mój ojciec w 18 roku, kiedy dostał urlop z frontu, bo uczestniczył na trzech kampaniach czeskiej, ukraińskiej i bolszewickiej, dostał w ten czas z Lwowa urlop, przyjechał do Krakowa. No i zapisał się na pierwszy rok Akademii Górniczej podówczas, bo chyba nie było jeszcze nawet wydziału hutniczego jakiegoś, czy metalurgicznego. No więc skończył to, został inżynierem górnikiem w ten czas ze specjalnością naftową. Pracował, jak już wspomniałem, w przemyśle naftowym w Borysławiu, potem tutaj w tym zachodnim Zagłębiu, jak to się w ten czas mówiło. No więc z natury rzeczy poszedłem za ojcem na Akademię Górniczą i zapisałem się w ten czas na Wydział Elektromechaniczny. Był taki wydział, który po pierwszym roku został podzielony na dwa wydziały. Wydział, to się nazywało w ten czas Elektryfikacji i Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. No i u nas były na mechanicznym były dwie sekcje, górnicza i hutnicza, ja byłem w hutniczej sekcji. I tu warto wspomnieć o tym, że studia w ten czas wyglądały zupełnie inaczej niż to wygląda dzisiaj. Uczyli mnie ci sami profesorowie, którzy uczyli mojego ojca. Już byli oczywiście staruszkami. Był taki profesor Chromiński, którego nic nie słyszeliśmy, mimo tego, że już w ten czas używał mikrofonu, ale mikrofon trzymał tak tu, a mówił tutaj i bardzo cichutko. Ale niespecjalnieśmy się tym przejmowali. Był profesor Jan Baron Krause, jak powiadam, o którym opowiadano anegdotkę, że kiedy był kierownikiem katedry
i równocześnie dziekanem, napisał do dziekana prośbę o jakieś żarówki, jakieś dofinansowanie. No i on jako dziekan oglądał to pismo i powiedział, cóż, ja będę pewnie fundował jakieś rzeczy temu człowiekowi tam w tym katedrze? Nie. No więc to byli ludzie, którzy byli rzeczywiście oryginałami, między innymi profesor Ribbenbauer, który uczył nas geometrii wykreślnej, uczył nas rozwiązywania problemów geometrycznych w powietrzu. To znaczy nie na kartce papieru, nie na tablicy, tylko w wyobraźni. Trzeba było mówić coś, jak na przykład wyrysować przekrój stożka albo przekrój czworościana albo coś takiego, opowiedzieć wszystko, co się po kolei działo. I to nie jeden robił, tylko wielu nas. Siedziało nas w sali prawie 120 na stołach, na podłodze, gdzie się tam dało. No i prześcigaliśmy się w tej zabawie, w rozwiązywaniu, w takim quizie rozwiązywania jakichś problemów geometrycznych. Był profesor Dawidowski, o którym znowu jest cały szereg różnych, to był termodynamikę wykładał, o którym było szereg różnych anegdot. To był rzeczywiście oryginalny człowiek, przy czym trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ja mówię profesor. Otóż w tym czasie profesor to był kierownik katedry. To nie był tytuł. Znaczy prawdopodobnie był tytuł również, ale ja w indeksie mam takie zapisy. Profesor magister Chromiński. Profesor magister, albo magister wprost. Myśmy mówili o nim profesorze. W ten czas w ogóle mało zwracano uwagę na taką tytulaturę. No, doktorów habilitowanych w ogóle, coś takiego nie istniało, bo doktor habilitowany, habilitacja w tym czasie, tak jak i przed wojną, to było prawo wykładu, więc to był docent, czyli człowiek, który mógł wykładać. I to obowiązywało na tym wydziale i do tego przedmiotu. Nie można było przejść jako doktor habilitowany z Akademii na UJ na przykład. Tam trzeba było robić habilitację od nowa. Oczywiście Rada Wydziału by mogła to uznać, ale wcale nie musiała. Więc byli tacy, ale nie mam tego w indeksie, bo docent to nie był żaden tytuł zawodowy, to było stanowisko, pewne prawo, które obowiązywało. Potem to się bardzo wszystko zmieniało. Co więcej, mój ojciec, studiując na tej akademii, studiował 10 lat. Ponieważ w międzyczasie była wojna, w międzyczasie był plebiscyt na Śląsku, był w to zaangażowany, no musiał zarabiać, bo żył za własne pieniądze w Krakowie. Rodzice jego mieszkali w Zakopanem. I nic się nie działo. Podobno opowiadał mi, że jak już matka była po ślubie w Borysławiu, przycisnęła go, żeby wreszcie zdał ten dyplom, to miał 20 projektów do oddania. No i rysował, wreszcie, żeby oddać te projekty. Bo zasada była taka w ten czas, co się bardzo zmieniło w stosunku do dzisiejszych czasów. Otóż czego uczyć, jak uczyć i co wymagać, decydował profesor. I on swoim podpisem i swoją reputacją gwarantował, że ten człowiek będzie to umiał. I on oceniał, co należy człowieka nauczyć, bo wiedział, co inżynier potrzebuje. I nie był związany czasem. Student miał się nauczyć. Wobec czego, jeżeli nie umiał i przychodził na egzamin, to oblewał i przychodził na następny egzamin. Przy czym profesorowie, ponieważ za egzamin się płacił, ja jeszcze
jak chodziłem, no jeszcze jak byłem już pracownikiem na akademii, to oddawałem do kwestury takie, przy czym to już nie płacili, w ten czas to był tylko dowód, że egzamin się odbył, takie karteczki, na którym było napisane, bodajże przed jakąś wymianą, pieniędzy 50 zł. Natomiast przed wojną student płacił za egzamin. I porządni profesorowie, albo ci, którzy uważali, że student jest warty tego, to nie brali tego, tej karteczki. Natomiast jeżeli profesor miał w stosunku do studenta jakieś zastrzeżenia poważne, albo uważał go po prostu za lenia, albo kombinatora, to mu brał tą karteczkę i ten za następny raz musiał przynieść następną karteczkę. Czyli znowu wpłacić te ileś tam złotych, bodajże 5 złotych albo coś takiego. Przed wojną to były pieniądze. To się bardzo zmieniło oczywiście, ale jeszcze jak ja studiowałem, czyli w latach 1951 do 1956, to wprawdzie istniała już dyscyplina studiów, to znaczy, o ile ja wiem, to się w jakiś sposób przed dziekanem profesorowie rozliczali z tego, to profesor się nie krępował specjalnie, jeżeli oblewał studenta. Taki profesor Kurzawa, który wykładał nam elektrotechnikę, robił egzamin dla dwóch grup wieczorem na Podgórzu, tam w Starej Akademii, bo tam była pierwsza siedziba Akademii. Dla dwóch grup. Wpuścił pierwszą grupę do pokoju, tam były trzy pokoje w laboratorium w Amfiladzie. Sam zamknął na klucz, 30 chłopa mniej więcej. Sam siadł w środkowym pokoju, a następny pokój był też zamknięty na klucz. Wpuszczał pojedynczo i zadawał pytanie o połączenie gwiazda-trójkąt. To jest taki przełącznik, którym się uruchamia silniki elektryczne o tam stosunkowo niewielkiej mocy. Student odpowiadał, to zaczynał go pytać. Student nie odpowiadał, wysyłał go z niedostatecznym do drugiego pokoju, zamkniętego na klucz. Chodziło o to, żeby się o tym pytaniu nie dowiedziała grupa następna. Jak przepuścił tych wszystkich, prawda? No to część zdała, część nie zdała, wpuszczał następną grupę, a tamtą wypuszczał na zewnątrz. I tą metodą 60 ludzi wieczorem był w stanie sprawić, że trzeba pamiętać, że egzamin zdawało się u profesora, czyli tego, który prowadził wykład. I to było możliwe. Oczywiście większość nas kończyła w tym czasie przewidzianym, w tych 5 czy 3,5 roku, bo to był, już były inżynierskie i magisterskie studia. No ale trzeba było w ten czas 2-3 razy to wszystko zdawać. Ja się dobrze uczyłem. Znaczy już problem, już nie, ponieważ ja zawsze lubiłem fizykę, chemię, te nauki ścisłe jeszcze w gimnazjum, to na akademii nie miałem z tym żadnego problemu, bo tutaj esejów się nie pisało, więc nie było w tym jakimś problemem. Natomiast, jak powiadam, profesorowie byli oryginałami. Na przykład taki profesor Jasiewicz, który nam wykładał metaloznawstwo, już w ten czas stosował metodę taką, którą dzisiaj byśmy nazywali metodą testu. Kazał nam odpowiadać na kilkadziesiąt pytań w ciągu 1,5 godziny, dając określony czas, na przykład minutę 35 sekund. No i dyktował następne pytanie, potem każdy ocenił. Proszę sobie wyobrazić, że w ten czas profesor musiał ocenić, powiedzmy sobie, około nas było na roku gdzieś około setki, musiał ocenić 20 pytań, postawić noty z każdego pytania, wyciągnąć średnią dla 100 osób. Czyli musiał
powiedzmy sobie, mniej więcej 2000 kartek czy odpowiedzi przeczytać. I on to robił. Nie było w tym dziwnego, on się nie dziwił z tego powodu, to była jedna z metod. I na połowie trzeciego, na pierwszym roku magisterskiego, czyli po czwartym, po ósmym semestrze, profesor Damasiewicz zaproponował mi etat tak zwanego zastępcy asystenta w Katedrze Mechaniki Technicznej. I to był znowu taki oryginał. Tak pamiętam, taki jeden egzamin u niego z teorii mechanizmów, kiedy wchodziło się z takiego pokoju, on siedział na końcu, tak jest to około duży, w B4 dzisiaj, B2. I stawialiśmy pięciu przy drzwiach, indeksyśmy składali na biurku. I on tak siedział, ale strasznie dużo palił. Notabene bywało tak, że z taki na przykład Woźniacki, który uczył nas matematyki, przychodził, brał do jednej ręki kredę, do drugiej ręki zapalonego papierosa i zaczynał wykład. Takie to były w ten czas zwyczaje. I Damasiewicz siedział i tak pstykał pudełkiem zapałek po stole i pyta się, co to jest. Jak student mówił, że to jest pudełko zapałek, że coś, to wpisywał niedostatecznie i wysyłał. A jak mu się powiedziało, że to jest ruch płaski, no bo to płaszczyzna po stole, a to proszę bardzo, siadać i zaczynał egzamin. Taki system selekcji, no bo oni mieli strasznie dużo roboty z tymi egzaminami, wobec czego był system selekcji. I u Damasiewicza pracowałem jeszcze rok po dyplomie, no ale to były kiepskie pieniądze. I przeniosłem się na bazę sprzętu przedsiębiorstwa Zjednoczenia Inżynieryjno-Wodnego, Wodno-Inżynieryjnego na Portową ulicę jako kierownik działu technicznego, główny technolog tej bazy. No tośmy budowali, to zmieniłem zupełnie kierunek zainteresowań z mechaniki na naprawę silników, koparek, spychaczy i tym podobnych rzeczy. No i pracowałem w zakresie zainteresowań, była jazd w podborach za Skawiną, zaczęliśmy budować myczkowce, tą zaporę. I tam przeżyłem w tym jest 2 lata. Poszedłem, wzięli mnie na ćwiczenia do wojska, do szkoły artylerii, do Torunia. Tam spotkałem się z kolegą, który pracował w takiej firmie pod tytułem Domgos, gdzie się projektowało młynki do kawy, podnośniki, różne takie drobne rzeczy. No i tam zmieniłem pracę do nich, zostałem konstruktorem. Znowu po 2 latach wreszcie dostałem się do huty. No bo to było, no byłem z wykształcenia inżynierem mechanikiem hutnictwa, walcarki, takie inne rzeczy. No i tam zostałem inspektorem nadzoru w inwestycjach montażu mechanicznego na walcowni Kęstów. Po pewnym czasie okazało się, że kierownik tego działu tych inspektorów nadzoru coś tam przechodził gdzieś indziej, zwolniło się stanowisko, więc ja bezczelnie poszedłem do kierownika i powiedziałem, że ja mogę się tego podjąć. No i zostałem szefem nadzoru na walcowniach. I tam spotkałem z kolei ówczesnego docenta, który później profesora Dobryckiego, Władysława, który skompletował zakład tu na Akademii, zakład maszyn hutniczych. Nie maszyn hutniczych, tylko maszyn walcowniczych i do przeróbki plastycznej. No i zaproponował mi, żebym do niego się zgłosił, ja poszedłem.
zmieniłem znowu pracę i zacząłem pracować z powrotem na Akademii już jako asystent. Najpierw zresztą obiecywał, że będę pani adiunktem, okazało się, że to jest licencja poetyka. No więc jak przyszedłem, to okazało się, że pod nieobecność tego mojego nowego szefa, który pojechał gdzieś tam do Moskwy na staż, na moje miejsce przyjęli takiego zresztą bardzo sympatycznego i porządnego człowieka, z którym potem współpracowaliśmy przez wiele lat. A ja dostałem etat techniczny, co mi oczywiście nie zrobiło wielkiej przyjemności. No i ale przeżyłem to jakoś przez półtora roku, zmienili mi na starszego asystenta. No i robiłem doktorat i tak, potem już oczywiście poszło to normalną drogą. No i tam i tu pracowałem do emerytury, ale w 96 roku, no jeszcze teraz taki był jakiś incydent związany z Solidarnością, ze strajkiem, z chwilowym zatrzymaniem, no, jakieś takie, że tak powiem, perturbacje życiowe, czy tam właściwie zawodowe. Jeszcze w międzyczasie był 68 rok, powołali mnie do wojska na 2 lata, wcielili mnie do tego, co sobie bardzo chwaliłem, bo miałem darmowe wakacje na poligonach. W ten czas miałem właśnie u siebie w baterii, bo to artyleria, byłem artylerzystą, czy jestem artylerzystą. Miałem profesora Tadeusiewicza, między innymi Seryjczyka. Musiałem ich poganiać, żeby się uczyli porządnie państwo strzelać z tej armaty, prawda? Ale ten czas tak w latach 90., początek 94, 5, zacząłem się, byłem w ten czas w komisji dydaktycznej, senackiej komisji dydaktycznej, czyli nie, rektorskiej komisji dydaktycznej. No i tam się pojawił taki kolega, który promował kształcenie zdalne. Chciano założyć odpowiednią komórkę, on miał napisać ten, jak się nazywa, statut tej, coś mu to nie szło, ja się zgłosiłem, że ja mu może pomogę, w efekcie napisałem ten statut, no konsekwencja była taka, już był w ten czas profesor Handke rektorem, którego znałem z kolei właśnie z Solidarnościśmy byli, ja poszedłem do niego, powiedziałem, słuchaj, wiesz, jak chcesz, to ja ci tę komórkę zorganizuję razem z tym Feinerem, będziemy prowadzić zdalne nauczanie. Znowu się przekwalifikowałem nauczanie, a tutaj była taka anegdotyczna historia, mianowicie ten zadzwonił do mnie kolega Feiner, powiada, słuchaj, bo w Warszawie dzwonili, że jest jakaś konferencja Intelsatu w Waszyngtonie, nie ma kto jechać, ja nie mogę, może byś pojechał na to. Jak dadzą pieniądze, to pojadę. Jeszcze w Ameryce nie byłem. No, to pojechałem do Waszyngtonu. Przyszedłem tam do tego Intelsatu. Cóż się okazało po bliższym zbadaniu, że jestem przedstawicielem rządu Polski Ludowej. Już III Rzeczypospolitej, co tak było trochę, to było zaskakujące, prawda? No ale dowiedziałem się w ten czas dość dużo o e-learningu. No i przyjechałem już z powrotem jako fachowiec w tej branży, prawda? Byłem jednym z niewielu tutaj. No, pojawił się problem uruchomienia takich ośrodków z funduszu FARE. To był fundusz taki przedakcesyjny, który właśnie dla uczelni rozwoju umysłowego. Myśmy złożyli ofertę. Dostaliśmy te pieniądze i razem z 5 uczelniami, to była Warszawa, Gdańsk, Kielce
i ktoś, Warszawa, Gdańsk, my, Kielce i ktoś jeszcze, w tej chwili nie pamiętam. Uruchomiliśmy takie ośrodki. Ten ośrodek, to się w ten czas nazywało Centrum Edukacji Niestacjonarnej, teraz to się nazywa CEL, Centrum E-Learningu. No i zająłem się tym. No ale to już się zbliżała się, że tak powiem, emerytura. Przez parę lat tym się zajmowałem. W 2003 roku poszedłem na emeryturę, no ale już byłem, że tak powiem, ekspertem od e-learningu. No i to w jakiś sposób procentowało. Doradzałem paru uczelniom w uruchamianiu tych ośrodków. Coś tam pisałem w tym, z tym. No i tak żyję do dzisiaj. Także jak widzicie Państwo, miałem dosyć ten bogaty taki życiorys. W międzyczasie chodziłem w góry, jeździłem na nartach, jeżdżę do dzisiaj. W międzyczasie jeździłem na rolkach, między innymi już pracując na Akademii na lata 90. Pracowałem w B4. No i ku radości studentów zakładałem rolki w pokoju, jechałem przez korytarz i studenci się bardzo cieszyli, ale nie dziwili się, ale natomiast pracownicy się bardzo dziwili. Cóż, jak to może być taki stary i jeździ na rolkach? W ten czas to wyglądało tak, że zajęcia były obowiązkowe. Przy czym nie sprawdzał tego prowadzący. Sprawdzał starosta, który był często równocześnie jakimś funkcjonariuszem, a jeszcze był tak zwany partyjny organizator roku. To była władza. To nie było takie, że tak powiem, bez znaczenia. Od niego bardzo wiele rzeczy zależało. Oczywiście mało formalnie, ale trzeba pamiętać o tym, że uczelnią kierowała w zasadzie partia PZPR, czyli Polska Partia Robotnicza. Ten czas jeszcze na początku to był PPR. Potem się to połączyło z PPS-em, zrobiła się Zjednoczona Partia. I oni pilnowali dyscypliny, znaczy obecności na zajęciach. Nie można było sobie, na to był taki przypadek. Miałem takiego kolegę, który notabene nie żyje, chodziliśmy razem na wycieczki w góry i grywaliśmy w brydża w ostatniej ławce. Grało się w brydża w ten sposób, że na kartce się notowało rozkład kart. To był cały system specjalny rozdawania tych kart, pamięci bez kart. No i potem się to rozgrywało. Zamiast okrętów tośmy grali w brydża. No, przyjaźniliśmy się, no i ponieważ obejśmy szybko się uczyli, tośmy zdali egzamin, sesja była, wszystko się zdawało w sesji. Zdaje się, 2 tygodnie trwała sesja. Zdaliśmy egzamin, pojechaliśmy na narty. No jak przyjechaliśmy, to była straszna awantura, że my, będąc tacy zdolni, zamiast pomagać mniej zdolnym kolegom, tośmy pojechali na narty, a powinniśmy siedzieć tutaj i uczyć tych głupków. No więc jakoś żeśmy się z tego wydłubali, no ale tak to było między innymi. I inne, że tak powiem, przypadki, proszę Państwa, egzaminy. Jeden z trudniejszych egzaminów, dwa mieliśmy takie rzeczywiście uznawane za bardzo trudne egzaminy, to były części maszyn. Dla inżyniera mechanika podstawowy przedmiot konstruowania różnych elementów maszynowych. No i drugi to była teoria sprężystości i plastyczności. I ten pierwszy egzamin zdawało się cały dzień, przy czym każda część tego wykładu była zdawana u kogo innego. Na takiej sali siedziało tam, nie wiem ile, 7 czy 8 asystentów. U każdego z nich się zdawało jedną część, tam na przykład połączenia jakieś śrubowe, czy tam
włączenia, a na innym spawania, a na trzecim planie jakieś sprzęgła, a coś tam, a coś tam, a coś tam. A dopiero z karteczką, na której każdy z nich stawiał nodę, szła się do profesora Zajączkowskiego, który siedział na katedrze i zdawało się takie jakieś ogólne informacje i on wpisywał notę. I oni mogli przepuścić w ciągu tej sesji tych 120 chłopa. Trzy dziewczyny były raptem. Reszta to byli mężczyźni. Więc to jest tak. W ten czas to trochę inaczej wyglądało. Nie wiem, dzisiaj mają ci nauczyciele często więcej tych studentów, więc trudno się dziwić, że mają kłopot z tym, ale w ten czas po pierwsze nie było komputerów, czego o testach mowy nie było. Jak ktoś chciał zrobić test, to, tak jak ten Jasiewicz, to miał więcej roboty niż normalnym egzaminem. Ale w ogóle nikomu nie przychodziło do głowy, że można postawić notę nie rozmawiając z człowiekiem. Był taki system, jak już było strasznie dużo, albo profesor nie chciał zbyt długo siedzieć, że zaliczał po pisemnym egzaminie, bo wiele egzaminów było pisemnych i ustnych. Więc bywało tak, że zaliczał przedmiot na podstawie egzaminu pisemnego, ale to nie była reguła. Zasadniczo się zdawało egzamin ustny. A jeszcze jedną może historykę, którą warto opowiedzieć, to o Dawidowskim. Ja z nim miałem bardzo niewiele do czynienia. Ale opowiadają o nim, to był termodynamik przed wojną. Często go wzywali gdzieś na jakąś ekspertyzę. I podobno go kiedyś wezwali, tutaj kolej poprosiła go o ekspertyzę, ponieważ zbyt dużo ich kosztowało paliwo do lokomotyw. I on się zgodził. Przyszedł ze swoim asystentem, który zresztą potem był profesorem na metalurgicznym. On był chyba tak. Na stację, spytał się, o co chodzi. Spytał się, słuchajcie, to postawicie się o choinkę. Taką niewielką. A nie tłumaczył, o co to chodzi. No, przynieśli mu taki krzaczek. No, on poprosił tego maszynistę. Powiada, słuchajcie, załóżcie, bo tak się zwraca on do ludzi, nie panie Jasiu, nie panie Franiu, tylko per wy. To zamocujcie to na kominie lokomotywy i tak 10 km tam i z powrotem. No, dobrze, prywez okaże. No, to zamontowali. Pojechali, on przyszedł. Przyniósł się o tą choinkę, jak mu dali, oglądnął, a rzucił na ziemię i poszedł. Nic nie powiedział, podobno. No po pewnym czasie dyrekcja się, tak powiem, była skonfundowana, no bo profesor był, zrobił ekspertyzę i nic, żadnej informacji. No i do niego, a powiedział, jak to przecież to zupełnie oczywiste, przecież po prostu za mało powietrza dajecie i węgiel jest niespalony. Wychodzi w powietrze. No, on sprawdził na tej choince, uznał go, że to drzewko było tak powiem, łapaczem części stawek wylatujących z komina i zrobił całą ekspertyzę. Także to takie były te. No, pierwsza moja ekspertyza jako asystenta już po powrocie na akademię. Pojechaliśmy z profesorem do Huty Buczka. Tam przy ciągnieniu rur krzywiły im się te rury, co był pewien kłopot, bo nie można było ich bezpośrednio przełożyć do następnej operacji. Trzeba było wyprostować przedtem. Profesor poszedł na kawę do dyrekcji, ustalać tam warunki umowy, a myśmy z kolegą
stali na ciągalni, czy w ciągalni. No i patrzyliśmy się, co się dzieje, ponieważ to było takie nic się nie działo. No to wzięliśmy kredą, zaczęliśmy znaczyć pion na końcu rury, no i patrzeć, w którą stronę ona się krzywi. No, krzywiły się tak, powiedzmy, na prawo. Poszliśmy na śniadanie, wróciliśmy, patrzymy, one zaczęły się kręcić, krzywić w lewo. No, to nas zainteresowało. No i pytamy się, co się stało w międzyczasie. No okazało się, że wymieniali narzędzie. Tutaj to narzędzie to jest taki pierścień gruby z dziurą w środku, taką stożkową, przez którą się przeciąga ten, a on jest osadzany w taki, no, w otworze, w kadłubu tej maszyny. I cóż się okazało? Ponieważ ten pierścień był za mały, a otwór był za duży, to oni to kładli, owijali szmatą i wsadzali. No ale raz wsadzili tak, a drugi raz wsadzili tak. Jak wsadzili tak, to się krzywiło w tą stronę, a jak wsadzili tak, krzywiło się w drugą stronę. To myśmy zrobili ekspertyzę i już byliśmy gotowi. No ale profesor podpisał umowę. Wzięliśmy za to pieniądze, napisaliśmy 3 artykuły, zrobiliśmy badania, no i zrobiliśmy pracę naukową. Tak to mniej więcej wygląda. To też tak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w tej współpracy z przemysłem, jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba wszystkie prace, któreśmy zrobili, to były prace, które powinien zrobić dobrze wykształcony inżynier. To nie były żadne prace jakieś takie nadzwyczajne. Wiedza, którą się otrzymuje na uczelni, jeżeli trafi na kogoś, kto potrafi myśleć, zupełnie wystarcza na to, żeby zrobić to, co się dzisiaj nazywa pracą naukową. Oczywiście są niektóre, używa się do tego metody naukowej. Nie zawsze. Czasem właśnie taką, tu kreska, tam kreska, zobaczyć jak to jest. I człowiek to wykombinuje. Ale problem polega na tym, że w przemyśle inżynierowie zatrudnieni często nie mają czasu, albo nikt im za to nie płaci. A po trzecie, jeżeli jest pieczątka Akademia Górniczo-Hutnicza i podpis pod doktor habilitowany, profesor, doktor, inżynier i tak dalej, no to to jest znacznie ważniejsze, aniżeli gdyby podpisał to kierownik tam utrzymania ruchu na walcowni i powiedział, że to tak trzeba robić. Ej, tą metodą dało się żyć w ten czas. Przy czym trzeba też taką ciekawostkę, trzeba pamiętać o tym, że ja nie mogłem zarobić więcej na zleceniach zewnętrznych niż 70% mojej pensji podstawowej. To nie było tak, że można było kokosy na tym zrobić, na zleceniach. To potem się dopiero zaczęło tak dziać, że można było dorobić i 2 pensje czasem różne. Tutaj było ograniczenie na początku duże. No myśmy nie mieli podręczników na przykład, prawieśmy nie mieli, tylko niektóre podręczniki. Wobec czego to, co wykład był źródłem i notatki były źródłem, właściwie jedynym wiedzy. W ten czas powiedzenie, że tego nie było na wykładzie, miało sens. Dzisiaj to jest zupełnie no, bzdura totalna, prawda, bo każdy może sobie wyklikać to, co mu nie powiedzieli na wykładzie. Na przykład jeszcze wracając do tych egzaminów, ten jeden, o którym opowiadałem, ale druga to była teoria sprężystości. To się robiło tak zwaną pracę klauzurową. To znaczy, nie wiem ile to trwało, tydzień, może rozwiązywało się jakiś problem w katedrze i szło się do domu, zostawiając wszystko na stole. A można było w międzyczasie sobie czytać, pytać się, dowiadywać, radzić. No i trzeba było wrócić na drugi dzień, no i kontynuować. I to był bardzo dobry system. Moja ówczesna żona
zdawała na Politechnice w ten sposób dyplom w ogóle, że robiła projekt klauzurowy. Rysowała przez jakiś, nie pamiętam jak długo, ale robiła kompletny projekt. Także to się bardzo, bardzo się dzisiaj pozmieniało. I czy na lepsze, czy na gorsze, nie wiem. W każdym razie tak jest, jest inaczej. Jest inaczej. No. Poza tym mieliśmy studio wojskowe. Chodziło się w mundurku, prawda, raz na tydzień, na cały dzień. Jeździło się na poligony. Miało to inny smak. Inny smak miało i... Nie wiem. Ja myślę, że to jest zawsze tak samo. To znaczy, ten czas studiów jest czasem, który warto pamiętać potem. I ta frajda pracy na uczelni polega między innymi na tym, że człowiek się nie starzeje. Bo ma się do czynienia z ludźmi młodymi, wobec czego samemu się staje takim młodszym. Tak pamiętam, taki miałem już jak wróciłem tu na akademię w tym 63 roku, to miałem zajęcia na metalach nieżelaznych. Na metalach, że metale nieżelazne były zawsze obsadzone przez dziewczyny. Chłopaków tam było mniejszość. No i miałem taki rocznik, żeśmy się bardzo zaprzyjaźnili z tymi, w ogóle z całym rokiem, ale z dziewczynami w szczególności. Ja też nie miałem 85 lat wtedy, bardzo mi się podobały. No i zaprosili mnie na komers. Komers się odbywał w Babilonie, czyli tam na miasteczku. Przyszedłem, no, było piwo, było coś tam, jakieś coś, przegryzałki. Tańczyliśmy. No i jedna z tych dziewczyn mi się tak podobała, tańczyliśmy. Ja już taki byłem rozanielony. No i w pewnym momencie ona mówi, wie pan, a pan to tańczy zupełnie jak mój tata. No i w tym momencie się zorientowałem, że istnieje różnica wieku między nami. Jak się zbiera takie różne rzeczy, to jest... No po prostu świat się zmienia. Świat się zmienia i już nie mówię o gimnazjum, gdzie potem moje wnuki chodziły do tego samego gimnazjum. To już było inne gimnazjum niż to, do którego ja chodziłem. Choćby dlatego, że myśmy wychodzili na pauzę na boisko, które było po drugiej stronie ulicy, bo to było nasze boisko szkolne, a potem to przejęło jakiś ten SKS, czy Szkolny Klub Sportowy. No i to teraz jest już bardzo ładne zresztą, to nasze było takie malne. Ale w czasie pauzy się odbywały zawody, biegaliśmy po tego, skakaliśmy. Różne rzeczy się działy. No i tyle.